Dzisiaj przedstawiciele Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości złożą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszym zdaniem to, co jest możliwe i dopuszczalne w przypadku biur prasowych przy klubach parlamentarnych wszystkich partii, a zatem przygotowywania i publikacji, przesyłania parlamentarzystom krótkich informacji o tym, co się dzieje w polityce w kraju i na świecie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie ma uprawnień do przygotowywania takich materiałów. To pierwsza sprawa. Druga to, iż te materiały, te tak zwane przekazy dnia, jak nazywa to Platforma Obywatelska, to tak naprawdę bardzo obraźliwe paszkwile przeciwko prezydentowi, przeciwko NBP, przeciwko CBA i innym organom konstytucyjnym. Mamy nadzieję, że podobnie jak w 2002 roku, gdy u szczytu popularności był Sojusz Lewicy Demokratycznej, wtedy Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości złożyło wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko Jerzemu Urbanowi i tonie polskiej lewicy. Wtedy prokuratura i sąd nie przelękły się żadnym naciskom, które mogły być poddawane. Wtedy Jerzy Urban został skazany, mimo że nikt temu nie wierzył. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie i sąd ustali granice, w których Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i inne organy konstytucyjne mogą szkalować inne organy państwa. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony powiem tyle. Gdyby podobna sytuacja zaistniała z zarządów Prawa i Sprawiedliwości, próbowano by z tego zrobić wielką aferę. Powiem więcej, nie znam państwa, cywilizowanego państwa, w którym ludzie z otoczenia premiera rządu obrażaliby prezydenta danego państwa. Dlatego z tego miejsca apeluję do premiera Donalda Tuska. Jeżeli chce pan działać legalnie, proszę założyć w swojej kancelarii Departament Propagandy. Podsumowując, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że przede wszystkim składamy te wnioski, tak jak powiedzieliśmy, obraza konstytucyjnych organów państwa oraz wykorzystanie do tego jednostki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak? Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Teraz nastąpi złożenie